Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek serii Kurier dostarczył, czyli jakie ciekawe zabawki nowe do mnie przyszły. Przede wszystkim bardzo fajnie wyglądające chłodzenie od firmy Aorus. Jakieś tutaj LEDy, znaczek podświetlany, dwa wentylatory RGB, więc zapowiada się nieźle. Zobaczcie, inny rzut. Kartonik naprawdę ciężki, więc chyba to jest wszystko masywne, porządne. Jak się sprawdzi, zobaczymy. Mamy 220 heatpipe'y 10 mm, czyli grubaśne te rurki odprowadzające ciepło. Oj, zobaczcie, całe specyfikacje, czyli kompatybilność chociażby TDP do 200 W, więc sporo. Dane co do wentylatorów, inne takie rzeczy. Waga prawie kilogram całości, więc rzecz masywna. Tak więc może być ciekawe chłodzenie. Zobaczymy. Natomiast zaciekawi Was na pewno drugie tajemnicze czarne, takie nijakie pudełko. To jest sprzęt, moi drodzy, z Chin. Załatwiony specjalnie dla Was, tak, na Wasze liczne prośby. Jest to nic innego jak Motospeed CK104, czyli klawiatura mechaniczna, tania klawiatura mechaniczna, prosto od Chińczyka, o której testy mnie prosiliście. Teraz może szału nie zrobi, bo nie jest włączona, ale mamy tak ładny, aluminiowy, szczotkowany front i przyjemnie pracujące przełączniki. Tutaj chyba na redach mi przysyłali, jak dobrze pamiętam. Tak, red switch, ok. Tak więc będziemy tą wersję na dniach dosłownie zaczynać testować i za kilkanaście dni maksymalnie będą recenzje. Co do chłodzenia, pewnie muszę poczekać, bo nie mam w tej chwili żadnej wolnej obudowy, żeby je sobie zamontować. A tutaj w tym moim głównym kompie cały czas mam to wodne od Be Quieta. Nie bardzo mi się chce to demontować, powiem Wam. Jak będzie trzeba, to zdemontuję, ale poczekam na obudowę i zrobimy po prostu test w zewnętrznej obudowie, takiej normalnej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Link do tej klawiatury macie w opisie filmu. Tego ceny jeszcze nie znam, ale jak będzie, to Wam oczywiście powiem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć!